Pomidory, zupa pomidorowa. Będzie zupa pomidorowa. Zupa pomidorowa. Na bazie na rosole, żeby była pyszna i aromatyczna. Jakie mięso to jest? Wołowe. Ale jakie? Mogę zobaczyć? Dałaś wagyu jako mięso do tego, tak? Naprawdę? Jest, Magda, jest, można. Wszystkiego najlepszego, Magda. Wszystkiego najlepszego. Ale nie, naprawdę będzie dobrze, bo to ma być aromat. Słuchaj, kilogram tego mięsa kosztuje? Ale dzisiaj są pani 550 zł. Ja nie oszczędzam, naprawdę. I masz rację, nie oszczędzam je na Magdę. Nie, nie wolno ja oszczędzać na Magdę. Ale to musisz zrobić tak. Dawaj do środka, Magdę, dawaj. Gotuj. Gotuj, kochana, rosół z wagyu za 500 za kilo, błagam. W moim domu nie przygotowuję rosołu z wołowiną wagyu, ale rozważam to. Rosół z wagyu, Magdę Gessler. Nie łatwiej gotować dla ciebie, wiesz? Produkty z najwyższej półki dla klientki z najwyższej półki. O tym, jak dbać o relacje w biznesie, wie również fryzjer Hubert. To takie ravioli, inaczej. Specjalnie dla pani Magdy, dużo krewetek, dużo ziół. Wywar też na skorupiakach, dorzuciłem pomidora, gdzie nigdy nie dorzucam pomidora. No generalnie będzie morsko bardzo, nie? Tylko że zamknięte w niespodziance dla pani Magdy. Moja mama jest bardzo podobna do pani, bo jest ciut młodsza, niewiele, ale ciut. Ale podobna. Nie, właśnie nie wiem, czy bardziej z wyglądu, czy bardziej z temperamentu. Tak, bo ja co wolałbyś, z temperamentu, czy z wyglądu? To z wyglądu, bo ja moją mamę bardzo kocham, ale my za długo ze sobą czasu spędzać nie możemy. Słyszałaś, Magdę? Tak, moje dzieci też mają ze mną, tak. Jest, bo nie przejmuj się. Dobra, Mateusz, gotuj. Super, wino jest, wino jest. Jest, wino. Już tak. No, gotujesz dla mamy dzisiaj, pamiętaj. Tak jest. To są dwie bardzo artystyczne dusze. Moja mama, jak Magda, też zawsze obwieszona, włosy, tak. Wiemy, o co chodzi. Myślę, że jakby się kiedyś spotkały, to na pewno się dogadają. Magda Gessler kojarzy mi się z moją siostrą. Nie wyglądają w ogóle tak samo, ale Magda Gessler jest wielkim autorytetem dla mojej siostry. Ksafer! Ksafery! Ja już widziałam, że Ksafer robi to, witam. Co ja lubię. On tak gotuje jak ja. A co robisz? Zupę z pieczonych pomidorów. Zupę z pieczonych pomidorów. I to wszystko? Dodaj do tego grzanki z tapenady. Tylko, że grzanki to nie zrobię. Jak to nie zrobisz? Zrobię. Jak ty to nie zrobisz? Zobacz, tyle czasu się został. Na żadę. Wziąłem sobie uwagę Magdy Gessler do serca. Jeszcze nie dostałem tutaj złej rady. Nie ma w ogóle między nami strachu, a wydaje mi się, że wręcz jest chemia. I że to będzie owocowało. Taką mam nadzieję. Uwaga! Uwaga, uwaga! Ruchy, ruchy, bo jest mało czasu! Tak, ja działam niespiesznie. Metodycznie, muszę pomyśleć, ułożyć sobie plan, muszę odsiać masę pomysłów, które mi przychodzą do głowy. To ten Krystian tam skubie. Dzień dobry Państwu. Cześć, to ma być tam. Smak. Co gotujesz? Tak, gotuję krewetki i przegrzebki dla pani Magdy, podane z sosem z krewetek i z pomidorów. Dobra. A co tu jeszcze dodałeś do tego? Odrobinę białe wino. Możesz trochę śmietanki i koperku. Dobrze. Albo może kolendry. Ale to fajnie, fajnie brzmi. Kolendry. Dobrze. Bo tak będę lubiła i trochę tabasco. Dobrze. Pietruszkę do tego. Magda. Robię coś cholernie trudnego dzisiaj, jak na taki czas. Więc właśnie boję się, że nie zdążę. Najważniejsze, żebym zrobiła sos. I robię trochę dzisiaj takie danie, żeby wyglądało jak ona, czyli czerwone. Przygotowałam rybę pieczoną w soli, do tego sos romesco. Ale to świetny pomysł, Magda. Bardzo. A jaka ryba będzie? Ta różowa. Red snapper. Uwielbiam. Magda uwielbia to rybę. Ale umiesz, to dużo soli tej nałożyłaś? Bardzo dużo. Ogromna ilość. Super. Super. Ryba w soli to się piecze po to, żeby jak ryba jest sucha, ma suche mięso, to żeby zostało soczyste. Jest ono bardzo dobrze wtedy doprawione, a przy tym pozostaje super soczyste, super takie delikatne. Wszystko dla pani Madzi dzisiaj.